Witam w kolejnym filmie. Dzisiejszy temat to sufit podwieszany w konstrukcji krzyżowej. Tak wygląda już zrobiony sufit. Dodatkowo tu jest ocieplenie wełną 15. Więc jak wełna, to i folia. A jeśli jesteście ciekawi, jak to było wszystko zrobione, to zapraszam do oglądania filmu. W pierwszej kolejności może pokażę, z czego taki sufit się składa, a w dalszej części mam nagrane filmy po prostu w trakcie z pracy, jakieś krótkie omówienia, jak to wygląda, jak powinno być zrobione. Tak dla porównania, pod jednym z ostatnich filmów, gdzie pokazałem, jak nie należy wykonać takiego sufitu, więc tu tym razem jest, jak go zrobić prawidłowo. Także zapraszam do oglądania. Może pokażę jeszcze, z czego składa się taki sufit. Użyte wkręty, wkręt do drewna 5x90. Tu akurat jest łebek stożek, dlatego zastosowano dodatkowo podkładka. Mógł być również wkręt ciesielski z łbem podkładkowym. Do tego drut do mocowania wieszaka obrotowego. Długości są różne, w zależności jak potrzebuję, można dodatkowo sobie obciąć je. Na drut wpinamy wieszak obrotowy. Tą płynną regulację. I dość spory zakres. Gdzieś powiedzmy od tego momentu. Tutaj to jest około 5 cm regulacji na drucie. Wieszak obrotowy, wpinamy CDK, jest to profil główny, który leży na obrysie, który jest przykręcony do ściany. Później idzie łącznik krzyżowy. Wpinamy kolejnego CDK. Są to profile nośne, do których kręcimy już płyty. Taki układ też jest o tyle wygodny, że możemy sobie nawet już po zmontowaniu sufitu przesuwać profile jedną w drugą, jak potrzeba. Dodatkowo, jeśli potrzeba gdzieś się połączyć, profil jest za krótki, aby przedłużyć. Mamy łączniki wzdłużne. Jeden, drugi. Tyle, że jak widać, łącznik koliduje z łącznikiem krzyżowym. Jak również, jeśli mamy połączony obrotowego, w tym miejscu też nie wepniemy. Więc to gdzieś trzeba uwzględnić przy montażu, tak aby później to mnie nie kolidowało. I tak to wygląda. Poziomowanie jest bardzo proste. Jeśli mamy laser, to już w ogóle ustawiam laser w danej odległości od obrysówki, bo te profile nośne są wsunięte w obrys. No i mierzymy sobie punktowo i przesuwamy tak jak potrzeba. Jeśli lasera nie mamy, można użyć zwykłej łaty. Również to idzie zrobić. Schodzi trochę dłużej, ciężej, no ale też da się to zrobić. Na pewno jest o wiele wygodniejszy w wypoziomowaniu niż standardowo jednopoziomowy na przykład S-ach. Także jakby były jakieś pytania, można zadać w komentarzach, ewentualnie pisać, co byście chcieli jeszcze zobaczyć w jakimś kolejnym filmie. Ostatnio były pokazane fuszerki, jak nie robić sufitów, więc tym razem pokażę, jak należy wykonać taki sufit w konstrukcji krzyżowej. Strop jest to stary drewniany na belkach, od spodu jest tynkowany. Niestety na suficie idą tylko trzy grube belki, do których można się kręcić. W każdym innym miejscu w ogóle nie trzyma.
Jak widać, są trzy rzędy wieszaków obrotowych. To jest jeden, drugi, trzeci. W kierunku poprzecznym do belek jest dany profil główny. Pierwszy rząd idzie 40 cm od ściany. Kolejne idą co 80 i na końcu znowu około 40. Do tego jest podpięty profil nośny. Pierwszy 10 cm od ściany, oś profila i kolejno co 43, tak aby weszła cała płyta bez żadnych docinek odpadów. Na sufit jest opuszczone około 30 cm, bo to było dość wysoko, 3 metry. Na to przyjdzie dodatkowe docieplenie, 15 cm wełny, folia, no i płyty. Tak to wygląda w drugim. Jak widać, miała być belka, ale niestety jest ciut dalej. Kolejna też nie trafiona. Jak widać, dopiero po 20 cm udało się trafić w belkę. Jeden sufit już przykręcony. Jeszcze dwie płyty, docinka. Żadnych łączeń poprzednich. Dwa tylko łączenia oryginalne. Akurat tak wydało, że pokój na długość płyty. A tak to wygląda w trakcie układania wełny. Jeszcze docinka do zrobienia. I teraz tak. Balot wełny ma 120. Akurat to jest seria marketowa Ursy. Ursa taka normalna do hurtowni budowlanych, ma wymiar 125, rolka, tu jest 120. Pierwsza linia wieszaków szła 40 od ściany, czyli odcinamy od razu tą rolkę z całej rolki 40. Układamy, kolejno są pola po 80, czyli to co jest odcięte, wkładamy w następne, potem znowu 80, dwie 40 można wrzucić, kolejno. No i znowu pola po 80. Także praktycznie bezodpadowo. Gdzieś tam na końcu pewnie jakieś małe odpady. A reszta wychodzi akurat to co się odcina pasuje w następne pole. Tak to wygląda. No a to później folia, płyta. I można spakować. Wełna jest już ułożona. Tak jak było na poprzednim filmie. Folia przyklejone. Zakłady sklejone taśmą. I teraz jak to zrobić, żeby ta folia była w miarę równo, bez jakichś brzuchów, żeby nam nigdzie nie uciekło w żadną stronę, bo to potem z jednej strony wisi za dużo, z drugiej strony gdzieś brakuje. Robią się brzuchy, fale, wszystko wisi. Przykładowo folia ma 2 metry szerokości. Odmierzamy sobie od ściany 190-195, zależy ile chcemy mieć tam marginesu bezpieczeństwa. Znaczymy z jednej strony, to samo odroga, z drugiej strony i strzelamy sznurem. I kleimy, nie wiem czy widać te są kreski, kleimy idealnie jedną krawędź, tą która jest prosta, do kreski ze sznura. I jedziemy od środka ładnie, rozciągamy. Kolejny pas, tak samo, odmierzamy od kreski, znowu sobie powiedzmy 190-185, tak żeby mieć te 10-15 cm zakładu i znowu robimy znaczek, tutaj nawet może nie widać, z jednej strony, z drugiej strony i znowu strzelamy sznurem i od kreski znowu rozciągamy w stronę folii od środka. No i takie mniejsze kawałki już tam nie trzeba. Tu już jest na oko, bo tu jest robione w dwóch kawałkach, jak widać, mniejszych. Takie naciąganie na oko, we dwóch nawet gdzieś, że niby jest prosto, gdzieś naciągnie. Potem różne babole mogą wychodzić. Z jednej strony gdzieś tam zaczyna brakować, bo się przeciągło w zupełnie inną stronę.
Tym bardziej, jak gdzieś krzywe jest obcięte, się wydaje, że od brzegu się jedzie prosto, a z drugiej strony na przykład może brakować. Także lepiej albo laser, albo od sznurka strzelić linię i od równej linii kleić. Pierwsza płyta ustawiona. Może najpierw pokażę, jak kręcę, a później pokażę, jak to było ustawione.
płytę ustawioną do lasera. Tu akurat zostawiony pasek 45 cm. Zaczęto od środka, bo te ściany też są krzywe. Już lepiej sobie prosto zacząć jedną płytę gdzieś dalej. Już będzie tylko wcinka. To akurat taki węższy pasek z tego powodu, że pomieszczenie ma prawie 5 metrów. Więc jeżeli by leciało od porządku między całą, zostałby na końcu paseczek 20 cm niecałe. Więc lepiej tu sobie zacząć większym. I tam będzie też większy już kawałek płyty. No i tu lecimy już do cinkę. Nawet jak ściana będzie teraz krzywa, mierzymy po prostu od płyty. Zachowujemy tylko aby linia leciała prosto. Kolejną namijankę już od tej strony. I tak do końca. Pierwsza płyta ustawiona. Może najpierw pokażę, jak kręcę, a później pokażę, jak to było ustawione.
płytę ustawioną do lasera. Tu akurat zostawiony pasek 45 cm. Zaczęto od środka, bo te ściany też są krzywe. Już lepiej sobie prosto zacząć jedną płytę gdzieś dalej. Już będzie tylko wcinka. To akurat taki węższy pasek z tego powodu, że pomieszczenie ma prawie 5 metrów. Więc jeżeli by leciało od początku między całą, zostałby na końcu paseczek 20 cm niecałe. Więc lepiej tu sobie zacząć większym. I tam będzie też większy już kawałek płyty. No i tu lecimy już do cinkę. Nawet jak ściana będzie teraz krzywa, mierzymy po prostu od płyty. Zachowujemy tylko aby, tak aby linia leciała prosto. Kolejną mamy jankę już od tej strony. I tak do końca.